pierwszej połowie zagraliśmy, można powiedzieć, wyrównane spotkanie, choć już w drugiej prowadziliśmy chyba znacznie trochę grę, choć były też głupie straty, no i mogliśmy się pokusić o remis, ale nie udało się niestety. Nie wiem, no trener pewnie, no jak widzieliście, sami rotował składem, zmienił całą prawie jedenastkę tam bez Iniakiego, bez Brozia i Jalana, bo nie miał chyba nikogo na tą pozycję zdrowego. No sprawdził sobie zawodników i już ma pewnie jakieś wyrobione zdanie na ten temat. No mi się wydaje, że się dobrze zaprezentowałem z dobrej strony, choć czekam na opinię trenera, zobaczymy co powie. Mam nadzieję, że tak jak ja mówię, że zagrałem dobre spotkanie. Podoba mi się zarówno praca z trenerem Bergiem, jak i z trenerem Urbanem mi się podobała praca, więc dla mnie to nic takiego naprawdę nowego, ale jest naprawdę fajne. Podoba mi się zaangażowanie i ciężka praca na treningach, bo naprawdę się starają i mam nadzieję, że będą tutaj, gdzie ja jestem. Wiadomo, nie ma co na razie za dużo wymagać. Jest początek sezonu, tak, pierwszy mecz pierwszego zespołu, więc też pierwszej połowy nie chciałbym za bardzo oceniać. Mogę powiedzieć na temat drugiej, że uważam, że mimo wszystko dobrze się zaprezentowaliśmy. Uważam, że ci młodzi zawodnicy, którzy weszli, nie tyle zrobili jakąś kolosalną różnicę, co po prostu nie zaszkodzili na pewno tej drużynie, a udało się jeszcze w tym czasie strzelić jedną bramkę, więc na pewno każdy z nas jest zadowolony. Na pewno bardzo agresywnie grali, co pod koniec rzeczywiście zastrzeli. Natomiast uważam, że był to zespół jak najbardziej do ogrania i Legia takie mecze powinna wygrywać. Znaczy na pewno dzisiaj zanotowałem bodajże 3 straty i to jest na pewno do poprawy. Myślę, że jeżeli chce grać na najwyższym poziomie, to tych strat może być tylko i wyłącznie 0, więc to jest do poprawy, tak? Też nie ma się czego bać, tak? Gramy w piłkę, no przynajmniej dla mnie, to jest moja pasja, ja to kocham robić. I strach, no nie ma miejsca na strach w takiej piłce, tak? No tam ktoś może inny odczuwać presję, ale na pewno nie piłkarz i na pewno nie taki piłkarz, który walczy o zostanie w drużynie.